Siemanko, jestem Lucek, to jest Gierona i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Kurczę, wiecie co? Ta aktualizacja jest troszeczkę słaba pod pewnym względem, ale to zaraz wam wytłumaczę. Na razie wyjdziemy sobie z hangaru. Widzicie tu moją przekolorowaną hydrę, mojego buzarda czerwonego. Można sobie te pojazdy w hangarze przemalować. Jedynie te stare z Pegasusa, one stają się wtedy naszymi prywatnymi pojazdami. Nie wiem, jak można je wzywać poza tym hangarem, czy można je jakoś inaczej używać, ale bardzo fajnie, że można je sobie przekolorować na jakiś inny kolor. Podoba mi się to. Zawsze chciałem mieć jakiegoś buzarda innego koloru. Ładnie to wygląda. Wow, co to? Ładnie to wygląda. Możemy opuścić hangar w buzardzie i to zrobimy, dlatego że jestem troszeczkę zniesmaczony jedną sytuacją związaną z tym dodatkiem. Na przykład chcemy sobie uzupełnić ładunki w hangarze. Teraz mamy do wykonania trudne misje, co jest spoko, mi się to bardzo podoba. Ale gdy chcemy robić to w pojedynkę, one są czasami zbyt trudne. I gracze wszyscy, przynajmniej ja takie miałem wrażenie i doświadczenia, że gracze się na nas rzucają, jeden po drugim, i chcą zrobić z nas sito. Tutaj jest taka dosyć spora sesja, nie wiem, czy przetrwam tutaj dłużej niż sekundę, latając sobie w tym miejscu, ale nie zdołałem ukończyć żadnej misji z dostawą, grając sam. Zawsze jakiś gracz mnie rozwalił, kiedy wracałem na przykład z ładunkiem albo coś. Wiecie, dlaczego to jest słabe? Bo na przykład, gdy gonią mnie jakieś samoloty, a mam ze sobą ładunek, powiedzmy jest to jakiś śmigłowiec albo coś, i chcę go zestrzelić, ten samolot. Nie, powiedzmy, że nie mam nic w karabinie, tak? Nie mogę tego zrobić. Nie mogę uzupełnić sobie tej amunicji, nie mogę wejść do naczepy i sobie jej kupić. To było bardzo ciężkie chwile miałem. Dwóch graczy atakowało mnie bez przerwy, próbując, nie wiem co udowodnić sobie, ale atakowali mnie tylko jednego, mimo że mnie tam jakoś nie znali z YouTube'a czy coś, tak? I nie mogłem dostarczyć tych ładunków, musiałem czekać 19 minut, aż skończy się misja, albo zmienić sesję. Nie mogłem się nigdzie przenieść, tak? Nie mogłem wezwać sobie pojazdu, bo za chwilę mnie rozwalali tymi nowymi pojazdami latającymi. Więc jeśli chcecie robić tę misję, naprawdę dobrze się uzbrójcie, oczywiście sami, bo jeśli robiłem sobie tę misję z kimś, akurat trafiłem na taką spokojną sesję, gdzie nikt mi nie przeszkadzał i mogłem sobie bez problemu tę misję robić. Ja myślę, że do GTA wrócili gracze tacy doświadczeni, bo tamci co mieli po 700 poziom, wrócili doświadczeni gracze, bo zobaczyli, o, są fajne samoloty, na to czekałem, okej, okay, wracamy sobie do GTA i rypiemy tych wszystkich słabiaków. No i tak to wyszło, że akurat trafiło na mnie i trzy misje pod rząd zrypałem totalnie. Teraz spróbujemy sobie jakoś tam wykonać. Co do nowych pojazdów, to właśnie się zastanawiam, które kupić i chyba kupię sobie tego takiego rakietowca. Do hangaru możemy sobie wlecieć, to jest najtańszy hangar, jaki jest możliwy do kupienia. Kupiłem go sobie z bólem serca trochę. Znaczy tak, najpierw miałem kupić sobie w bazie wojskowej, teraz jak tam bym sobie wleciał, no to by mnie nie goniła policja czy tam wojsko, nic by mnie nie atakowało, tylko miałbym tam swój hangar i fajnie, nie? Ale był tak drogi, kosztował 4 miliony, czyli prawie całą moją kasę i zapytacie się pewnie, skąd miałem hajs na to wszystko. Odpowiedź jest prosta i trochę bolesna, dlatego że sprzedawałem swoje fury. I teraz, dlaczego sprzedawałem swoje fury, skoro mi się to nie opłaca? No bo fury kupujemy dużo drożej, musimy zainwestować w tuning. No, sprawa jest prosta. Po prostu ostatnio hajs mi zabrał Rockstar z konta. Oto tak po prostu, ten mój zarobiony hajs, powiedzmy. Ja podejrzewam, że to jest hajs, który kiedyś jakiś cheater mi może zrzucił na głowę, gdy na przykład miałem live'a albo coś, albo byłem AFK. I Rockstar po prostu uważał, że dostałem ten hajs nielegalnie jakoś tam. No ale przez ostatnie 3 miesiące zarabiałem zupełnie normalnie kasę w GTA, robiąc sobie ładunki, kupując szarki. No i teraz właśnie miałem sobie na tą aktualizację kupić szarka, żeby sobie pokupować jakieś tam rzeczy. Ale powiem wam, że jakoś tak mi się odechciało kupować szarka. Tak, tutaj mamy samolot, dostałem. To jest samolot dwuosobowy. To są jacyś ludzie, bardzo dziwne, że jeszcze mnie nie rozwalili, ale
tak na dobrą sprawę, nie ma co za bardzo kupować jeszcze tych wszystkich samolotów. Ja sobie je testowałem na singlu. Nie są one jakieś tam super wyjątkowe. Niektóre mają bardzo fajne ulepszenia. Ten samolot ma jakieś tu ulepszone działko. Zobaczmy. Wygląda ono ciekawie. O, jak siedzimy w środku, to... myślałem, że będzie jakieś wybuchowe czy coś. Dajcie spokój, słabizna. Dobra. Lecimy. Oni myśleli, że ja ich zaatakowałem, ale nie, spokojnie. Bardzo duży ruch też się zrobił na lotnisku, tutaj Tampa z działkami obrotowymi. Patrzcie, to jest bardzo dziwne, że nikt mnie nie zaatakował. Okej, musimy... O nie. Musimy podlecieć do Titana, nie wiem czy dam radę. Teraz... Atakujemy! Okej, trochę oberwał. I... Kurczę, brakuje mi miejsca na tym moim tym, na tej mojej podkładce. No, czemu wszyscy tu latają? Teraz się rozbiją o mojego Tytana i będzie tyle z tego. O, już mnie ktoś atakuje. Już, już po sprawie, już. Dobra, ja wysiadam. Nara. No i tak wyglądają te misje. Chodź, ja cię tutaj moim pseudomyśliwcem zaraz ten, chyba. Czy nie? Dobra, siada mi na ogon. Ja jestem mniej zwrotny, więc... trochę słabo. Hop. Dobra, innym razem. No właśnie, ale czekajcie, bo pościg blisko niego. Ja to zaraz naprawię. Wylądujemy sobie na górce i właśnie, po to brałem te amunicje. On ma działko z pociskami wybuchowymi, wiecie? To jest bardzo ciekawe. Działa troszeczkę jak hydra albo laser. O, bardzo fajnie lata. Teraz dawaj, SUK. Szybko. Działko. Wiesz. Okej. Nie to! Dobra, raz dostał. Ach, uciekł mi. Kurczę, no. Dobra, spróbujmy osłaniać tego dziada. O, bez kitu, powinienem się chociaż raz snajperką ładnie ustawić i już mamy po sprawie, nie? A tamten gdzieś mi uciekł, widzicie? Taki cwaniaczek. Ja jestem na środku w samej dupie jakiejś. Zamiast rozwalić mojego Titana, to poleciał 10. No, świetnie. Ale stąd mogę sobie niszczyć te buzardy. Kurde. Zostały 3 km. Zobaczymy, jaki to ma zasięg przy okazji. Hop. Hop. Powiem wam, że całkiem niezły, tylko że zaraz skończą mi się pociski. I będzie dupa. Kurde, ta snajperka jest przesadzona. Ja muszę się odwdzięczyć tamtemu typowi. Gdzieś on tam poleciał. Znowu buzardy. Nie, jeden tylko, okej. Na razie tylko jeden, zobaczmy. A, tu już zasięgu nie ma już. A ja nie wiem, jak się stąd wydostanę. Może, nie wiem, no jak się zabije, to tupa będzie i tak. O, oh man, pojazdy prezesa Buzard. Pojawi się gdzieś? Świetnie! No i właśnie tak wyglądają misje. Jestem po środku jakiegoś, nie wiem czego i nie mam jak się stąd wydostać teraz. Ładunek został dostarczony, nie został dostarczony do hangaru. Świetnie! Co tu się dzieje? Nic, spróbuję ten mój śmigłowiec. O! Co? O! Za! O! Zabiłem go! What? Ej, raz go trafiłem tą snajpą, pamiętacie wtedy? Tego Overlorda? I on teraz musiał spaść gdzieś. I go rozwaliło. Jak dzwonię do mechanika, to też nie mogę sobie tych samolotów wezwać, ja nie wiem. Tych, co mam tam w garażu, nie? Wiecie, o co chodzi. Ile mam hajsu? Mało. Dobra, spróbuję wziąć mój... O! Wziąłem, okej. Okay. Mogę odlatywać. Jaki korek tutaj się z tego wszystkiego... O, shit! Dobra. Czyli tamtego gościa zabiłem, ale to było dziwne. I chyba jedzie w moją stronę, to głupek. Czekam tu na ciebie. O, man. On chyba jedzie w jakimś insurgencie, tak. Idziecie w insurgencie z działkiem. Także będzie go bardzo trudno zniszczyć. Będzie go namierzać, czy nie? O, man. Jest nienamierzalny. Niemożliwe. What? Mało brakowało. Uważa, że jest niezniszczalny. Może sobie tak po prostu jechać? No way. Dlaczego nie mogę go namierzyć? Przecież ma taki trudny pojazd. Whoop. O kurde, tu ma przyjaciela. Whoop. Whoop. Jeszcze kilka strzałów. Dobra, spróbujemy na drugą stronę.
z nim tutaj popadł. On ma tutaj bazę wojskową, a tamten jego przyjaciel jest AFK. Nie no, musimy go tutaj skroić trochę. Schowa się w tunelu i mnie pewnie chce zniszczyć w tym momencie. Shit! Co on zrobił? Co on właśnie zrobił? Przeżyłem to. Damn! Szybko, działko! Dawaj, 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 dawaj! Shit! Zostało mu chyba tylko jeden HP. Ej, wiecie jak przywołać te pojazdy gdzieś tak blisko, to dajcie znać w komentarzach. Ja nie mam pomysłu, jak to się robi. Tu. Kurczę, zauważyłem teraz, wchodzę w pojazdy i jest tutaj taka opcja. Pojazd i Kuban. Buzard, Hydra. O, gdzie to się pojawi? Gdzie się pojawi Hydra? Gdzie to się pojawi? O, my. O, my. Jest! What? Ale beka! Można sobie spawnować tak blisko pojazdy. What? Nieźle. All fine. Ej, to tak to działa, dobrze. To już nie musicie pisać mi o tym w komentarzach. Ale teraz musimy wyjaśnić tego gościa z Insurgenta. W sumie on mi chyba nie zaszkodził, ale oni są razem w ekipie, także. Moment, to na pewno ta ekipa? Joki wytrzymały ten Insurgent jest, to jest normalnie koniec. Nieźle. O kurde, teraz lepiej spierdzielać stąd. Skoro oni mają takie uzbrojenie. What? Koniec! Z wybuchowej snajpy. A stąd się nie wydostanę, bo tu jest respawn chyba. No. Muszę iść do bazy wojskowej. To już będzie koniec, to już po mnie. To ten over. O! To ten typek! Dobra, ciśniemy go. Ty mi nie ucieknie, dziadem. To było zajebiste! Rozpadł się na drobne kawałeczki. Kurde! Fantastycznie. Ta, jak nie macie snajpy z wybuchowej... albo jakiejś wybuchowej broni, cokolwiek, to kurczę, nie róbcie tych misji. Będziecie mieli przerąbane. Teraz tylko uciec stąd i będziemy dobrzy. Teraz to jest w ogóle makabra, bo zobaczcie, macie taki fantastyczny pojazd latający, wchodzicie sobie w menu pojazdy i wczytujecie go sobie tutaj, nie? Możecie sobie też, o, Voltik rakietowy, bo ja tutaj mam jeszcze Voltika. Kuban 800, to dostaje się na starcie, ale możecie mieć Hydrę od razu, bezpośrednio. I aby mieć Hydrę w hangarze, wystarczy ją po prostu tam wprowadzić. I macie już od razu ją bezpośrednio w menu. Oczywiście nie można jej tam zupgrade'ować, zwiększyć pancerza czy coś, ale to jest i tak nieźle. Mogę sobie kolorowego buzarda wczytać w tym momencie, no to jest żadna rewelacja. Ale Hydra. Wciskamy. Problemy z policją. Mamy jakieś problemy? Zaraz się skończą, jak się pojawi Hydra. Okej. Okay. I teraz Hydros, gdzie ty jest? Ohoho, kawałek stąd, ale i tak bliżej niż jakbyśmy mieli zamawiać Hydrę z Pegasusa, powiedzmy, nie? No i mamy Hydrę w naszym jakimś tam kolorze, prawda? To jest też bardzo duży plus. A ten dalej do mnie leci! O nie, co ja teraz zrobię? Chyba wyciągnę zaraz snajpę. Dobra, próbuję mnie laserem atakować, ale ja jestem ukryty, ponieważ mam samochód incognito i nie wie, który... Niemożliwe, że on mnie próbuje z rakiet strzelać tym samolotem! To nie jest jakiś... dobry gracz, chyba. Gdzie on jest? O, tutaj się... Z rakietami, no serio! No serio, rakietami! Laserem, przecież on ma działko wybuchowe. Czemu rakietami? A właśnie, ciekawe, czy jeśli zginę przy Hydrze, to czy... zabiorą mi Hydrę na ten posterunek policyjny? Na parking? Tam wiecie, o co chodzi? No ale wiecie, Hydrę, ogólnie samoloty jest bardzo łatwo zestrzelić, jeśli ktoś ma snajpę. Jeśli ktoś nie ma, powiem wam, ja nie chcę grać teraz na PS4. Kurde! Jak tam się przeniosę, to będę miał przerąbane, to ja tam nic nie mam totalnie, nie? Dobra, chowamy podwozie i zdupiamy. O shit, moją Hydrę zaraz uszkodzą. Ja uciekam stąd. Ej, oni transportują ładunek. Czy powinienem zrobić tak jak oni? Zestrzelić? Co? Czy nie? Oni mnie zestrzeli, oni by mnie zestrzelili. Oni tak zrobili. Ale patrzcie, teraz Hydrosa sobie zrespawnowałem gdzieś na środku pola.
Nie? To jest dobre teraz. Nie trzeba do lotniska gdzieś tam dojeżdżać, tylko gdzieś blisko się pojawi ta hydra. Zrobili dużo tych spawn pointów bez problemu. No i ciekawe właśnie, jak z tym samolocikiem będzie. To już chyba normalnie można sobie go pojawić, gdzie się chce. Ciekawy jestem, jakie on ma uzbrojenie. Jeśli wiecie, czy można do niego, do tego samolotu, co mam podkreślone, tego takiego pseudobombowca, tego tu, czy można do niego działko wybuchowe jakoś zainstalować? Ja wiem, że on ma normalne działka, ale czy jakoś go można tak fajnie ulepszyć? Ma jeszcze te... On jest takim małym jakby bombowcem. Co on tu jeszcze miał takiego? No i ma ten fajny dopalacz. Mi się bardzo podoba to szybowanie tak w powietrzu. Chociaż no, trzeba to umiejętnie tego używać. A z kolei ten samolot drugi, to taki ten, o ten, no to widzę, że on jest bardzo popularny, dużo osób nim lata, a on ma w zasadzie tylko rakiety i zwykłe karabiny, nic poza tym. Nie jest jakoś też specjalnie szybki, nie jest chyba szybszy od hydry, tak, takie mam wrażenie, jak nim sobie chwilę latałem, także no moim zdaniem żadna rewelacja, ale no okej, no. Tak fajnie, że... Kurczę, mam wrażenie, że ta hydra jest jakoś bardziej wytrzymała, może, pewnie mi się wydaje, bo policja dużo do mnie strzelała, ona nawet się nie dymi. Zawsze jak się trochę tam coś ten, to od razu się dymiła. No i jeśli macie jakieś pojazdy z Pegasusa, powiedzmy Savage'a, możecie sobie też go tutaj sprowadzić, przemalować. Mallarda możecie sobie przemalować, on tam nie ma lakierów dostępnych, tylko takie gotowe malowania, więc nie płaczcie, że na początku nie ma żadnego pojazdu, którego możecie użyć, bo... Zobaczcie, no zamówimy sobie, zaraz wylecimy sobie buzardem, tak? No i to jest to ciekawe, bo Valkyria zawsze była w tym jednym kolorze. Możemy przemalować ją na kolor jakiś tam różowy albo pomarańczowy, jaki nam się podoba. I możemy ją mieć w swojej organizacji, ale podejrzewam, że żadnych upgrade'ów nie ma. Jedynie z tego co wiem, to te najnowsze pojazdy mają upgrade'y. No i póki co nie możemy mieć też, nie Hydry, tylko Havok. Nie Havok, tylko... Hunter, o, Hunter. Huntera nie możemy mieć w tym, w swoim ekwipunku, on jest na razie tylko w misji, to jest też bardzo ciekawe. A propos, wykonując te misje wszystkie, co raz będziemy dostawali jakiś inny pojazd do prowadzenia, nie? Także to jest bardzo fajne, że możemy sobie je wykorzystać i pewnie przetestować, bo później one na pewno się pojawią. Z tego co sprawdzałem, tych pojazdów w plikach nie ma dużo. Więc i są to głównie pojazdy latające, tam chyba z 3 czy 4 samochody są i będą się pojawiać na przestrzeni następnych tygodni. A teraz zobaczmy sobie, został przekształcony w osobisty statek powietrzny, więc w każdej chwili ja mogę sobie Valkyrię teraz przywołać, wyobrażacie sobie? W każdej chwili. Teraz możemy sobie zmodyfikować, no i tutaj nie mamy dużo opcji, możemy sobie tylko lakierowanie zmienić, ale możemy dwa kolory, mamy dwa kolory, więc opcji tuningowych ma wyjątkowo dużo jak na zwykły pojazd z Pegasusa. Zobaczcie, możemy mieć Valkyrię w kolorze, jaki nam się podoba. W końcu możemy przemalować te pojazdy bez cheatu, więc żółty, wyścigowy żółty, pomarańczowy, kurde, pomarańczowy będzie zbyt widoczny, nie, ale dupa tam. Jakby komuś nie pasował ten standardowy kolor, buzarda mam takiego kremowego i czarną hydrę, właściwie taką antracytową. A ciekawe właśnie, czy możemy Kubana też chyba możemy przemalować, ale wybierać między hydrą a Kubanem, no to... Chyba oczywiście, że wybierzemy hydrę, ale zastanawiam się, czy możemy tego Kubana jakoś usunąć z ekwipunku i czy nam się to opłaca. Zmodyfikuj. Można usunąć, ej, what? Można mieć tu bomby. Bomby kasetowe, co ty dajesz? Wybuchowe, czyli wybucha i wydziela toksyczny dym, okej, okay. A kasetowe? Na wiele pocisków eksplodujących, czyli to jest chyba najlepsza opcja, ale kurde, nie wiedziałem, że on takie coś ma. Ale wiecie co? Chyba nie mam zamiaru kupować takich rzeczy do samolotu, który jest wolny i zwrotny jak barka. Podejrzewam, że do innych samolotów też będziemy mogli sobie dokupić jakieś takie bombki, może. Chociaż nie wiem, czy kasetowe będą. Kasetowe to jest fajna sprawa, się gdzieś tam rozdupiają na drobne i możemy sporą powierzchnię zbombardować. To jest bardzo przydatne. No ale, kurczę, ja sobie jeszcze to wszystko tutaj ogarniam, wiecie, i może wszystkiego, nie wiem, ale jak macie jakieś tipy, jakieś rzeczy, które odnaleźliście, jakieś sztuczki, kruczki, to oczywiście piszcie w komentarzach. Na pewno inne osoby też skorzystają na tym. Trzymajcie się, na razie, pa pa.